Oto, co nagrano 2 dni temu w Graniach Górskich. Widać, że wcale nie docenialiśmy zagrożenia ze strony goblinów, skoro były w stanie zająć nawet ufortyfikowaną bazę. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie, a panu za organizację tego spotkania. Jakim cudem gobliny zdołały tak szybko przejść od strzał i łuków do czołgów i dział? Gdzie mają bazę? Jak można zlikwidować to zagrożenie? Trzeba niezwłocznie wysłać ekspedycję i ustalić, co się tam dzieje. Są jacyś ochotnicy? Granie, tak? Serce krainy goblinów. Wiem, jak tam dotrzeć, ale nie gwarantuję, że wrócicie. Wiktorze? Victor Industries będzie miał okazję, by sprawdzić nową serię robotów ochronnych. Choć czysta siła fizyczna bywa pożądana, w starciu z goblinami potrzeba naprawdę czegoś znacznie potężniejszego. Zaawansowane uzbrojenie naszych robotów z pewnością będzie nieocenione. Czy to już wszyscy chętni? No cóż, dobrze, Ryder i Victor wezmą udział w ekspedycji. Tak, doktorze? Przed podjęciem finalnej decyzji chciałbym pokazać państwu mój najnowszy wynalazek. Chodźmy. Wujku! Hej, jak leci? Spoko, mamy dzisiaj sporo roboty. O? Muszę już lecieć. Na razie! Trzym się! Teraz! Tylko ostrożnie. Będzie dobrze. Przedstawiam wam moje największe dzieło. Nakan. Jak wiadomo, fundamentem naszego społeczeństwa są relikty. Tajemnicze pozostałości po nieznanej cywilizacji. Stanowiące źródło zasilania wielu naszych wynalazków. Wydobywamy relikty w kopalniach i wykorzystujemy jako źródło zasilania aut, samolotów, generatorów. Odkrycie tego niewyczerpanego źródła energii całkowicie odmieniło nasze życie. Przez wiele dziesięcioleci poznawałem ich sekrety, w nadziei, że uda mi się je przebudzić. Rezultatem jest, tak, żywa, myśląca, czująca istota.
Jak widać, mak potrafi błyskawicznie rosnąć. Zmniejsz się i przejdź przez otwór. Umie wykorzystywać energię zawartą w kamieniach słonecznych. Po naładowaniu może gwałtownie wyzwolić znajdującą się w nich moc, tworząc falę uderzeniową. Tak, użyj fali uderzeniowej, by pozbawić roboty tarczy. Jak widać, fala uderzeniowa może zniszczyć kilka celów naraz. Naładuj się ponownie za pomocą kamieni. Tak może wykorzystywać moc kamieni, by przemienić się w kurze reliktów. A teraz pokaż naszym gościom, jak twój burzowy atak sprawdza się w walce. Jak widać, Nak może użyć energii zawartej w kamieniach, żeby wzmocnić swoje niezwykłe umiejętności. Imponujące, doktorze. Nazwał go pan Nak, zgadza się? Właściwie, sam się nazwałem Nak. Imponujące? Sprawia wrażenie dość delikatnego. W starciu z goblinami będą poważniejsze wyzwania niż te powolne kupy złomu. Więc co sugerujesz, Wiktorze? Cóż, przyprowadziłem kilka robotów ochronnych. Jeśli Nak im dorówna, będzie mógł dołączyć do ekspedycji. Niech będzie. Może wyjdziemy na zewnątrz. Tam jest więcej miejsca. Więc Nak da radę? Przekonamy się.
mocy kamieni słonecznych, mag może strzelać reliktami do odległych celów. Dzięki temu atakowi możliwe jest rażenie kilku celów jednocześnie. Następny.
Przepraszam. Dobrze! Ha. No! Wiktorze, jestem zbyt delikatny? Wygląda na to, że doktor pójdzie z nami. Przecież tego chcesz, bo weźmie ze sobą Naka. Wspaniałe widowisko, doktorze! Tak! Nak musi dołączyć do ekspedycji. Ciekawe, co powiedziałaby Charlotte, gdyby tu była. Dalej, doktorze. Chodźmy. Z życiem, chłopcze, czas nam ucieka. Doktorze, dzięki za opiekę nad młodym. Tak szybko dorasta. Franky Ryder, było łatwiej, jak był młodszy. A teraz chcę wiedzieć co, chcę wiedzieć jak, stale się mądrzy. Czasem naprawdę mam tego dość. Przyda się panu przerwa. Może się nim zajmę przez kilka dni. No cóż, zgoda. Lukasie, co o tym myślisz? Ślady goblińskich czołgów powinny być nadal widoczne. Musicie zachować szczególną ostrożność. Chodź, Nak! Przygoda nas wzywa! Cieszę się. Najdroższa, życz nam szczęścia. Widzę czołgi! Jadą do starej kopalni. Jest olbrzymia, a tunele ciągną się milami. Te gobliny na pewno coś kombinują. Lądujemy, przyjrzymy się z bliska. Porządnie zabarykadowali wejście. Trzeba znaleźć inną drogę. Jak się rozdzielimy, pójdzie szybciej. Sprawdźmy północ, wschód i zachód przez las. My się tym zajmiemy. Chodźmy, Nak. Bądź czujny, Nak. W lesie mieszka wiele niebezpiecznych stworów. Spójrz, jakieś ruiny, w których są relikty. Thank you.
Tak. Obecność pułapek oznacza, że w pobliżu są gobliny. Uważaj. Doktorze, jest drugie wejście do kopalni. Świetnie, Nak. Czekaj, zaraz będę. Te tunele wykopano setki lat temu w poszukiwaniu reliktów. Znaleziono ich wówczas krocie.